Dom Kultury w Częstochowie, w cyklu Ludzie Kultury. Gościmy w studiu, w atelier Marcina Szprądowskiego. Witam serdecznie. Dzień dobry, bardzo nam miło. Marcinie, muszę ci powiedzieć, że to jest któryś z kolei wywiad, ale jeszcze takiego oświetlenia to nie miałem. No, chciałem tutaj pokazać to, co mogę zrobić w studio, aczkolwiek możemy zrobić też nastrojowe, jak będzie potrzeba. Nie, no to może innym razem, jak dziewczyny przyjdą. Trzymam za słowo. Dobrze, powiedz mi jedną rzecz. Częstochowianin? Tak, z urodzenia, aczkolwiek z pochodzenia warszawskiego, bo rodzice trafili do Częstochowy, nosy wojenne skierowały mama ze Szpitalem Maltańskim po upadku Powstania Warszawskiego, a tata też po perypetiach wojennych dziadka, który był zawodowym oficerem wywiadu, aresztowany we Lwowie, więziony w Starobielsku, stracony w Moskwie, i tak zawędrowali do Częstochowy. Tu się poznali, tu zostali do końca swoich dni, tu się urodziłem. Czyli można powiedzieć, że historia naszego kraju, akurat w przypadku twojej rodziny, to mocno się zapisała. No mocno, i ten wątek też patriotyzmu bardzo jest ważny dla mnie, dla moich dzieci, dla całej mojej rodziny, i no, jestem obciążony tym na pewno w dużym stopniu. Mm-hmm. No wiadomo, to jednak nasi przodkowie. Na tym mnie zaskoczyłeś, czyli co, Powstanie Warszawskie też to wszystko nie przeżyli? Tak. No mama była sanitariuszką młodą w Powstaniu Warszawskim, także, także jeździłem z mamą, jak już powstało Muzeum Powstania Warszawskiego, to na uroczystości do Warszawy parę razy zdarzyło mi się pojechać, póki jeszcze nie zachorowała ciężko, to były też duże wspomnienia. A jeżeli tak, przepraszam, że dam, że ale jesteś pierwszą osobą, którą się spotykam, które akurat takie miały doświadczenia. Czy jak twoi rodzice wspominali o tamtych czasach, to co to była, to dla nich trauma? Jak oni to traktowali? Duża trauma. Znaczy mama do końca swoich dni bała się wszelkiego hałasu, huku, ponieważ no, w trakcie powstania, czy już pod koniec tego powstania, kiedy były rozstrzeliwania głównie z dział kolejowych, tak zwane krowy czy szafy, jak były nazywane te pociski, no, oni siedzieli w piwnicy i na jej oczach ginęli ludzie, więc jakikolwiek huk się jej kojarzył ze śmiercią, z wojną, z Powstaniem Warszawskim. Natomiast tato no, też przeżył bardzo dużo, bo musiał stać się dorosły w wieku 5 lat, więc kiedy został sam, więc tułał się po Polsce, bo to wtedy była Polska, okolice Lwowa, zimna woda. Tam poznał słynnego matematyka, profesora Hugona Steinhagena, który go uczył astronomii, zresztą we wspomnieniach w swojej książce napisał o tacie, że 5-letni Andrzejek uczył go rąbać drzewo, zamiast za to on się mu odwdzięczył nauką astronomii, więc to taki przykład dość. No dobrze, spotkaliśmy się na to pytanie. Tak, spotkaliśmy się. Nie no, zaskoczyłeś mnie, bo mnie strasznie ciekawi w ogóle historia. Wszystkich pytam o korzenie, natomiast tutaj no, prawdziwa petarda, także spotkaliśmy się jednak w twoim studiu nie po to, żeby rozmawiać o rodzicach, tylko żeby trochę porozmawiać o tobie, młody człowieku. No tak, ale żeby płynnie przejść, to tata mnie zaraził pasją fotografii, bo fotografował. No, początki jego tutaj zamieszkiwania w Częstochowie to było duża bieda, więc on gdzieś tam za pierwsze zarobione pieniądze pojechał do Poznania i kupił praktykę na targach w Poznaniu. Na owe czasy, zresztą mam ją do tej pory i czasem używam, to jest fantastyczny aparat, no, ale też spędziłem trochę w ciemni z tatą, poznałem tą alchemię wywoływania, no szczególnie odbitek, bo filmów to nie widać w koreksie, natomiast te odbitki, kiedy się głaskało ręką, żeby wzmocnić pewne partie, i kiedy ten obraz się pojawiał, to żaden Photoshop, żaden komputer nie da takiego wrażenia i takiej. Ale rozumiem, Marcin, że ta fotografia
którą zaraził się twój tata, to była taka po prostu jego pasja, jego jakieś hobby, tak? Tak, no zresztą moja też, bo jak gdyby żyje głównie z czego innego, aczkolwiek no, gdzieś tam przynajmniej próbuje na sprzęt zarobić fotograficznie, a sprzęt nie jest tani. No właśnie, to moje kolejne pytanie, ponieważ tym w ogóle wszystkim wydaje mi się częstochowianom, którzy uczestniczą w różnego rodzaju imprezach kulturalnych, ty się kojarzysz jako ten elegancki pan z aparatem fotograficznym. No jeżeli już spotykamy się, czy to na jakimś koncercie, czy na jakimś wernisażu, no to ten aparat masz. Nie przypominam sobie, żebyśmy się spotkali gdzieś na mieście i żebyś ty był bez aparatu. Czy to jest taka twoja, no nie wiem, chęć dokumentowania tego, co się dzieje w mieście, czy jak z tą fotografią? Bo dla mnie to ty jesteś, no nie wiem, no zawodowym fotografem, no który i tak. A mówisz, że utrzymujesz się, z czegoś innego, no i tu mnie, powiem ci, trochę zmartwiłeś, ale jak jest tą fotografią u ciebie? To znaczy najpierw może powiem, jak jest ogólnie z fotografią, a potem przejdę na mnie, bo żeby wyżyć z fotografii, to w zasadzie trzeba by robić śluby, wesela, bo no przynajmniej w naszym mieście, bo tutaj w zasadzie jest jeden taki na etacie fotoreporter, ja taką żyłkę trochę fotoreporterską mam, więc to stąd ten aparat raczej mam przy sobie, natomiast no w różnych sytuacjach, no jak człowiek już gdzieś zaistniał, jak jest nazwisko w miarę znane, jakieś coś mu się czasem udało dobrego zrobić, no to gdzieś tam bywa się zapraszanym, natomiast tak, żeby się utrzymywać tylko z fotografii, no to trzeba by mieć wszystkie soboty i niedziele zajęte na jakieś uroczystości, które mnie nie bawią akurat i no chyba, że dla kogoś bliskiego, dla znajomego, to z chęcią pójdę, natomiast tak, to staram sobie wybierać to, co fotografuję, a kocham muzykę też i stąd i to różnego rodzaju, począwszy od heavy metalu, a skończywszy na muzyce poważnej, więc przez jazz po drodze, więc dlatego najczęściej na koncertach się zjawiam, a jak już jestem na koncercie, to mnie nakręca muzyka do fotografowania i jeżeli słyszę dobrą muzykę, to taką, która mi wpada w ucho, to wydaje mi się, że potrafię zrobić lepsze zdjęcie. Natomiast jeżeli jestem, gdzie słyszę coś, co mnie w ogóle nie wciąga, to czasem nawet nie podnoszę aparatu do oka, bo wydaje mi się, że nic dobrego z tego nie wyniknie. Aczkolwiek no, taka żyłka fotoreporterska, dokumentalisty też trochę we mnie jest, więc czasem oczywiście zrobię też coś, co nie jest głównej mojej pasji. A powiedz mi, jeśli mogę zapytać w takim razie, to jakim zajęciem Marcin Szprądowski zarabia na chleb, jeżeli można? No skoro ta fotografia jest no takim, prawda, dodatkiem. To znaczy, to też się tutaj te wagi przesuwają różnie, bo ja z pierwszego wykształcenia jestem inżynierem elektrykiem, ale w zawodzie tym już nie pracuję bardzo długo, bo w zasadzie 5 lat po studiach pracowałem. Potem skończyłem handel zagraniczny i pracowałem w tym handlu, w biurze handlu zagranicznego, przedsiębiorstwa Budex, potem gdzieś tam wyjechałem. No i wreszcie i w tym trzecim zawodzie niejako najbardziej teraz się spełniam, bo skończyłem Francuski Instytut Zarządzania i tam z dużym naciskiem na marketing i w zasadzie marketingiem się zajmuję, szeroko pojętym, więc no, prowadzę biuro reklamy wydawnictwa krzyżówkowego Technopol, ale też zdarzają mi się inne rzeczy robić w tym zakresie, czy doradzać, czy pośredniczyć w pewnych transakcjach, więc to jest jak gdyby główne moje zajęcie. Natomiast to się też przenika, bo Technopol jako wydawnictwo krzyżówkowe ma zdjęcia dziewczyn na okładkach i czasem mi się zdarza robić zdjęcia na okładki tegoż Technopolu, więc tutaj ta fotografia tak całkiem z boku nie jest. No zresztą to też jest jedna z dziedzin, która mnie stosunkowo później wciągnęła, portrety, ponieważ parę osób mnie pochwaliło, że coś mi w tych portretach wychodzi, że potrafię nawiązać kontakt z osobami fotografowanymi.
pandemia to jest podstawa sukcesu moim zdaniem, bo jeżeli się traktuje osobę portretowaną instrumentalnie, to nic dobrego z tego nie wyjdzie. W związku z tym, no też mnie wciągnęły te portrety, ale wciągają mnie urbexy, wciąga mnie też fotografowanie industrialnych przestrzeni, ale często, ale najbardziej człowiek, więc nawet jeżeli robię te urbexy, to staram się, żeby tam jakiegoś człowieka przemycić. Jakąś piękną blondynkę, tak, o niebieskich oczach. O imieniu Magdalena, moją ukochaną córkę na przykład. Fotografia, no można powiedzieć, że użytkowa, no bo portret to są zdjęcia do portfolio, nie wiem, modelek na przykład, prawda? Tak. Aktorek, do i różnych takich osób, które potrzebują takich zdjęć, żeby, nie wiem, złapać jakiś kontrakt czy coś. Jak to jest, powiedz mi, czy... Bo chciałem zapytać o taką jak gdyby nutkę erotyzmu w tym wszystkim. No bo fotografujesz na przykład przepiękną kobietę. No zdarzało ci się nieraz, nie mów. No zdarzało mi się, no, ale pytasz, co na to moja żona na przykład? Nie, tylko... Tylko czy ten erotyzm, to piękno kobiecego ciała gdzieś pomaga w tym fotografowaniu, czy przeszkadza? Nie, no zdecydowanie pomaga. Lubię piękno fotografować, w związku z tym piękna kobieta no z błyskiem w oczach na pewno ją się znacznie łatwiej fotografuje niż kogoś, kto przychodzi na burmuszony i emanuje raczej czymś, no weź, no skończ już to wreszcie, bo już chce iść, więc, więc to jest miły fragment. Natomiast w trakcie fotografowania ja patrzę na osoby, no nie patrzę przez jakieś pożądanie, poprzez tak. To ja patrzę estetycznie, ja patrzę, żeby jak najlepiej oddać walory, żeby ta osoba no, była piękna na fotografii, żeby była zadowolona z tego i na pewno jakaś chemia pod tytułem no, lubię kogoś, to łatwiej mi to jest zrobić, ale nie, ta chemia nie przeradza się w jakieś oczarowanie, w jakieś wątki erotyczne. Zupełnie w tym momencie to nie ma. To jak lekarz badający pacjentkę, tak. Nawet najpiękniejszą, no nie powinien myśleć o niej jako obiekcie pożądania, tak tutaj w tej profesji też wydaje mi się, że to jest podstawa, pewnie są wyjątki od tej reguły, gdzieś tam jakby patrzeć na znanych fotografów, którzy nawiązują romanse, czy Jan Soldek chociażby, który tam szedł dużo dalej niż można myśleć nawet, czy niż no ja chciałbym, ale to są wyjątki. No generalnie wydaje mi się, że tutaj ta wrażliwość na piękno jest najważniejsza i czy to jest piękna kobieta, czy to jest piękna scena, czy jakiś sztafasz, piękny krajobraz, to trzeba zauważać to. A wspomniałeś o wątku teatralnym, to jest też bardzo ciekawe moje doświadczenie, bo miałem zarówno w Teatrze From Poland możliwość fotografowania, ale jak i w Teatrze Adama Mickiewicza fotografowałem też na planie filmowym i to były bardzo ciekawe przeżycia. Na tym planie filmowym największe gwiazdy fotografowałem. To był film Beresia i Barona, Wszystkie kobiety Mateusza. To film nieco mniej znany, natomiast ta para była znana z Anioła w Krakowie, Zakochanego Anioła, z Krzysztofem Gulubiszem, zresztą tutaj też grał główną rolę, ale tam poznałem wspaniałych ludzi na tym planie i takie mam doświadczenia, że im wybitniejszy to jest aktor, im ważniejsza postać, tym bardziej skromny i łatwiej mu nawiązać kontakt, bo fotografowałem Teresę Budzisz-Krzyżanowską, fotografowałem Annę Seniuk, fotografowałem Jerzego Trele, także no, czy z nieco młodszego pokolenia, ale też fantastycznie się rozwijającą Agatę Kuleszę, więc no, to były fantastyczne kontakty z tymi ludźmi i oprócz tego, że fotografowałem sceny na planie filmowym, to udało mi się ich wyrwać. Ten plan był w Cieszynie, ta akcja tego filmu się jeszcze
odbywała się w Cieszynie. Zresztą zakochałem się w tym miasteczku. Byłem pierwszy raz, do tej pory przejeżdżałem przez nie. I udawało mi się tych aktorów też zabierać, żeby zrobić tak na swój użytek, jak jakoś, nawet myślałem o jakimś albumie, to na razie się nie urodziło, ale żeby właśnie piękne zakątki Cieszyna i przerwach między planami porywać i fotografować. I nie było z tym najmniejszego problemu, kiedy nikt z nich o moim nazwisku oczywiście nie słyszał wcześniej. Pewnie tak, to jest prawda, że im ktoś większy, tym większa pokora. Ja też tak uważam z doświadczenia swojego życiowego. Lubię Częstochowę, bo... Lubię Częstochowę, bo tu mieszkam, tu mam przyjaciół, bo znam w jakimś stopniu to miasto. Potrafię nawet w niektórych teoretycznie brzydkich miejscach zobaczyć to piękno. Ale to, że lubię Częstochowę, to nie znaczy, że mi się wszystko podoba, że pewnie parę rzeczy bym tu zmienił. Najbardziej żal mi tego, że moje dzieci nie mogą tu pracować, że musiały wyjechać z Częstochowy. Syn wyjechał poza granicę, córka została w Warszawie po studiach. Chciałbym, skoro już tu ja usiadłem, żeby oni w swoim zawodzie, kiedy no zdolne dzieci mamy i zdobyły duże wykształcenie i radzą sobie znakomicie, jeżeli chodzi o pracę, ale tutaj nawet nie było pomysłu, żeby coś tutaj szukać, więc no i myślę, że to nie jest odosobniony przypadek, że teoretycznie ma więcej mieszkańców Częstochowa niż praktycznie, bo moje dzieci są tu nadal zameldowane, ale ich tu nie ma, więc myślę, że to nie jest, przynajmniej w gronie moich przyjaciół, kolegów, tak jest tego więcej. I za to nie lubię Częstochowy, że nie widzę się z dziećmi i że nie zapewnia pracy takiej, która by mogła młodym pokoleniom tutaj widzieć perspektywy, ułatwić start, czy nawet ułatwić powrót, jeżeli gdzieś zaczynają, to żeby mogły osiąść po iluś tam latach bycia gdzie indziej. Aczkolwiek to, że córka mieszka w Warszawie, to akurat mi nie przeszkadza, bo to moje ukochane miasto z racji pochodzenia rodziców i mama zawsze chciała wrócić do Warszawy, potem marzyła sobie, żebym ja tam zamieszkał, ja trochę mieszkałem, pracowałem, no ale teraz córka jest na stałe i mama tam z góry cieszy się, żeby jej się krzywda nie stała w ukochanej Warszawie. Fajnie. Marcinie, już będziemy powoli kończyć, ale jeszcze tak, cyfra czy analog? Z braku czasu cyfra, ale analog, tak jak powiedziałem, to jest alchemia, więc chętnie bym do niego wrócił, natomiast to potrzebuje ciemni, potrzebuje więcej czasu, aczkolwiek tak niektórzy z kolegów, którzy więcej analogowo robią niż ja tak raczej sporadycznie, to mówią, że wbrew pozorom to na ten analog nie trzeba tak dużo czasu, bo jeżeli średni format film ma 12 klatek, to potem po wywołaniu jest 12 klatek do przejrzenia i trzeba się lepiej zastanowić. Tak. Zresztą ktoś powiedział... A nie 120 czy 250? Tak, no nie, więc to gdzieś widziałem taką ciekawostkę, to rysunkowy taki żart, że aparat średnioformatowy 12 klatek, 7 dobrych, aparat małoobrazkowy 36 klatek, 7 dobrych, aparat cyfrowy 2000 klatek, 7 dobrych. Więc coś w tym jest, że no trzeba mocniej się zastanowić przed naciśnięciem spustu migawki i głębiej przemyśleć. Aczkolwiek przy reporterskich zdjęciach, gdzie decyduje szybkość, przy zdjęciach sportowych, no to jeżeli się puści serię, to jest szansa, że się coś złapie, więc to tutaj analog tego. Tu nie ma powrotu do analogu, ale przy portrecie, przy zdjęciach krajobrazowych, dlaczego nie? Super, bardzo Ci dziękuję, że znalazłeś chwilę czasu, żeby się z nami spotkać. Nie wiem, ja fotografowałem przez kilka lat, ale nie wiem, czego się życzy fotografom. Za mojego czasu to było, tak się mówiło, pęknięcia kliszy, chociaż to wcale nie była klisza, tylko błona światło czuła, natomiast... Nie będę mówił, że z pęknięcia matrycy, bo to za drogi gips. No nie, to jest za drogi gips, jeszcze migawka może też wysiąść, jeżeli się dużo robi, więc
Więc to oczywiście nie. Natomiast no, dobrego oka przede wszystkim, bo no, to tak jest, że w tej chwili w dobie powszechnej dostępności do aparatów, do komórek, które fotografują prawie tak dobrze, jakieś obiektywy też, też mają, nawet no, ostatnio mam komórkę z obiektywem Leica i tak się zastanawiam, w którym momencie ta komórka mi wystarczy. Jeszcze nie, ale już coraz bliżej, znaczy już zaczynam robić zdjęcia, a nie tylko skany czy jakieś takie dokumentacyjne. Ale myślę, że przede wszystkim to dobrego oka, bo nie sztuką jest patrzeć, a sztuką jest zobaczyć. I to, żeby zobaczyć coś, czego nie zobaczą inni, mimo że w tej chwili, żeby być samotnie fotografować dane zdarzenie, jest mała szansa, bo każdy wyciąga komórkę, tak. ale nie wszyscy zobaczą. W takim razie życzymy dobrego oka, dalszej realizacji pasji i bardzo Ci dziękuję za rozmowę. Gośćmi Ludzi Kultury był Marcin Szprądowski. Dziękuję bardzo.